Jarosław Knopik, człowiek uśmiechnięty i zadowolony po dzisiejszym spotkaniu. Słyszymy w tle radość naszej drużyny, ale są powody do zadowolenia. Czy trener również w końcu się uśmiechnie i powie, wykonaliśmy zadanie jak należy? Wykonaliśmy zadanie jak należy, więc cieszymy się, bo to jest mecz o przysłowiowe 6 punktów i te punkty zostają w koszalinie. Tak bardzo nam potrzebne w tabeli, tak bardzo nam potrzebne do dalszej pracy. Jedziemy uśmiechnięci na krótkie urlopy reprezentacyjne i ja bym chciał przede wszystkim podziękować dziewczynom za to, że one uwierzyły po tym ciężkim meczu w Lubinie, że w to, co my robimy, w to, jak gramy. I to jest chyba najważniejsze, bo ten mecz nie tyle, że my wygraliśmy go 10 bramkami, różnicą 10 bramek, ale bardziej chodzi o tą głowę, żeby one wiedziały, że idziemy w dobrym kierunku i że to nie jest krótki finisz, tylko maraton. No właśnie, co trener powiedział dziewczynom w szatni? Bo pierwsza połowa to mecz jak równy z równym, druga połowa natomiast to zupełnie nowe oblicze naszej drużyny. Gniezno po prostu było zaskoczone naszą grą. Czy padły mocne słowa? Padły słowa takie bardzo konstruktywne, bo pewne rzeczy jeszcze nie funkcjonowały i trochę rzeczy musieliśmy delikatnie zmienić, przede wszystkim uspokoić się, bo trochę nerwowo było z przodu i to miało miejsce. No, my też trochę zmieniliśmy swoją grę, bo wiedzieliśmy, że dobrze rozpoczynamy mecze, ale problem jest dalej. Teraz na tyle było roszad w treningu i w tygodniu, żeby ta końcówka była zdecydowana. No i to cieszy, bo mecz się kończy w 60 minucie, a nie w 15. Dziękujemy serdecznie.